podziękowaniach, że Blanka będzie mogła powiedzieć kilka słów. Co czuje w tym pierwszym momencie? Proszę Państwa, długo czekaliśmy. No, trzeba być oryginalnym i trzeba, to co Edyta wspomniała, trzeba dać swoje serce, swoją duszę. Copy-paste ze światowego rynku współczesnej muzyki w tej chwili, więc bardzo taka international. Cześć, witajcie na moim kanale. Ja mam na imię Konrad i dziś zajmiemy się wspólnie analizowaniem zachowania Blanki, która wygrała jakimś cudem preselekcję do Eurowizji oraz opiszemy całą sytuację wokół. Czy w którymś momencie był przeciek i Blanka przyznała się do oszustwa, a może była wskazówka fałszu, która sugeruje, że jest wszystkiemu winna? Takie zachowania... W tym pierwszym momencie. Albo tutaj. Jest mi z tym ciekawie, bym powiedziała, bo jest i dobrze z jednej strony, i z drugiej strony bardzo źle. Budzą wątpliwości i sprawiają, że publiczność jej nie wierzy. Przyjrzyjmy się więc jej mowie ciała i poddajmy to konstruktywnej krytyce. A nuż widelec, wyjdzie coś z tego, coś dobrego. Zainteresowani? Moja droga, szykuj się do występu, zaśpiewasz dla nas raz jeszcze? Oczywiście, solo. Oczywiście, że tak, proszę Państwa. Wiem, ktoś z Was może powiedzieć, że sprawa ucichła i nie ma o czym rozmawiać, natomiast mając już pewną wiedzę, postaram się Wam dodatkowo wyjaśnić, co konkretnie robi, albo dlaczego. Oczywiście na tyle, na ile umiem, bo niektórych zachowań nie jestem pewien. Tak więc zabierajmy się do pracy. Zaznaczę jeszcze, że pojedyncze zachowanie nic nie oznacza, dlatego warto powstrzymać się przed zbyt szybkim osądem. A, no i zdradzę Wam tylko, że podczas filmu znajduje się fragment, gdzie... No, zostańcie do końca. Uważam, że wiele osób z nas jest w stanie powiedzieć, że ona udaje, nie mając na to mocnych dowodów. Weźmy ten przykład. No tak, bawi się pierścionkiem. Uwalmy ją. Albo, że spuściła wzrok w tym miejscu. Na pewno będę bardzo ciężko pracować, żeby was nie zawieść i obiecuję, że dam sobie wszystko. Jest winna. Przez pojedyncze zachowanie? Trochę za mało. Zadajmy sobie pytanie, czy 23-latka, niedoświadczona na scenie muzycznej i w showbiznesie, miałaby pełne zaufanie organizatorów? Powiedzieliby jej, dobra, ty wygrasz, ale nie mogą po tobie tego poznać. Masz udawać zaskoczoną? Rozumiesz? W żadnym wywiadzie nie możesz się wygadać. Kup sobie bilet do Helsinek, dzień po eliminacjach, żeby potem mówić jako dowód, że się nie spodziewałaś. Wyjazd do Finlandii, ponieważ ja miałam lecieć do Finlandii jutro rano. Czyli ty trochę nie wierzyłaś w to, że wygrasz? I to jest też dowód właśnie na to, że ja naprawdę się trzęsę tutaj w szoku, ponieważ mieliśmy zabukowany bilet do Finlandii na 8 rano. A dowodem na to, że się nie spodziewałam, jest to, że mam... dalej chyba mam, bo teraz tutaj moja ekipa próbuje przebukować mój bilet z 8 rano, ponieważ miałam lecieć do Helsinek na mój songwriting camp, gdzie miałam tworzyć nowe single dla was. Podsumowując całe wydarzenie, jasno można zrozumieć, że organizator pogrywa sobie w kulki z widzami, ale czy aż na tyle, żeby wypuścić Blankę świadomą wszystkiego? Nie jestem pewien. Szanuję wasz czas, materiał trwa dość długo, a ja po zachowaniu Blanki nie jestem w stanie stwierdzić, czy wiedziała wcześniej, że wygra preselekcję, ani czy jej zachowanie jednoznacznie wskazuje na fałszywe postępowanie. Mocny make-up, charakteryzacja, brak jednoznacznych oznak uniemożliwia mi objęcia jasnego stanowiska. Co prawda, zbyt długie otwieranie ust świadczy o przesadnym zaskoczeniu. Wygląda sztucznie i wywołuje we mnie nieprzyjemne odruchy. W tym pierwszym momencie. Proszę Państwa, długo czekaliśmy na odpowiedź na to. Blanka! Tu otwiera usta, okazuje zdziwienie, brwi się nie podnoszą. Po czasie zamienia się ta ekspresja w radość. Zgodnie z literaturą Paula Ekmana, eksperta od wykrywania kłamstwa, zdziwienie jako jedyna z 7 uniwersalnych emocji nie może trwać dłużej niż kilka sekund. W tym wypadku ta ekspresja jest nienaturalnie wydłużana. Roczny reprezentant Polski na konkursie piosenki Eurowizji. Krystian Okman, zapraszamy Państwa do nas. Proszę Państwa, niech te brawa nie stygną. W końcu to właśnie tu bije serce Europy. Na scenie pojawili się oni, Kalusz Orkiestra, czyli zwycięzcy ubiegłorocznej Eurowizji. No dobra, chronologicznie. Wszyscy klaszczą, Blanka nie klaszcze. Być może czuje się uprzywilejowana, być może jest zamyślona, może jest zestresowana i zapomniała. Może właśnie przestała klaskać, gdy tylko zauważyła, że zaczyna znajdować się w kadrze. Stąd ten gwałtowny ruch.
W każdym razie rozgląda się po pozostałych i wie, że robi coś zgoła innego. Dlatego zaczyna się wpasowywać w tłum. W zależności od sytuacji, ale polecam wam, gdy na przykład wszyscy stoją, a wy siedzicie, również wstać. Wtedy dajecie jasny sygnał, że jesteście tacy jak pozostali, a tutaj tego zabrakło. Nie wiem, co tu widzicie, ale ja tu nie widzę radości na twarzy. Czy Urbański, laureatka wielu nagród i wyróżnień, a dzisiaj specjalnie dla państwa zaśpiewa utwór Lift You Up. To zachowanie. No, ja to odebrałem tak. Najpierw spojrzę w kamerę. Oho, widzą mnie. Muszę teraz zachować się słodko. Woohoo! Trochę to przerysowałem za bardzo. Może to chamsko wyszło, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Somebody set up James! Proszę państwa, czerpiąc z tytułu tego utworu, no, ktoś tu dał przed chwilą niezły popis na scenie. Tak młoda, a tak utalentowana. To zbyt długie uśmiechanie się, przed chwilą spojrzenie do kamery, poprawianie swojej pozycji, pokazuje, że stara się być jak najlepiej przedstawiona w obiektywie, ale cierpi na tym bardzo naturalność, której tutaj nie widzę. Malenie z Armenii. I zatrzymajmy się na chwilę przy tym kraju, ponieważ warto podkreślić, że Armenia na eurowizyjnej scenie już 15 raz odbije swój ślad. O, sprawdźmy to. 15 razy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faktycznie, 15 razy. Dwukrotnie sięgnęli szczytu, zajmując miejsce pierwsze. Wow, nie znam się na Eurowizji, trochę poszperałem, ale chcę wam pokazać listę zwycięzców konkursu piosenki Eurowizji. Tutaj szukamy, w tej prawej, bo tutaj jest zwycięski kraj. Ops, chyba nie ma. Chyba coś mu się pochrzaniło, bo zajęli dwa razy pierwsze miejsce, ale w Eurowizji dziecięcej, natomiast tam startowali 16 razy. A z tego co powiedział, większość z nas rozumie, że Armenia w dorosłej Eurowizji zdobyła dwukrotnie złoto, a nie zdobyła. Ja rozumiem, że wielkie wydarzenie, że stres, że dużo zmiennych, ale jeszcze bardziej tracę zaufanie do prowadzących, organizatorów, którzy to przygotowują, gdy takie sprawy nie są prostowane. Wiem, że sam się mylę podczas swoich filmów i jakoś staram się to sprostować, chociażby w komentarzach. Moim błędem ostatnio było to, że Angela Niszka nazwałem Słowakiem, kiedy on jest Słoweńcem, za co bardzo przepraszam. Tak, specjalnie opuściłem przed chwilą wzrok w dół, żeby pokazać, że mi przykro. Wyszło naturalnie. Zatrzymajmy się na chwilę, dosłownie na parę sekund przy Azerbejdżanie. Pozwolę sobie przypomnieć, że w roku 2012 właśnie ten kraj był organizatorem tego międzynarodowego wydarzenia. Wówczas organizatorzy zdecydowali się wydać aż 6 milionów manatów azerskich. Uwaga, teraz leci bazooka. To by wybudować obiekt godny, by właśnie ten piękny kraj mogła podziwiać cała Europa, ba, może nawet świat, bo przecież Eurowizję śledzi 200 milionów ludzi. W przeliczeniu na złotówki to proszę uwierzyć, że 6 milionów manatów azerskich to aż 6 milionów, 16 milionów złotych, więc to naprawdę potężna kasa. A trochę się tutaj zakręcił i zastanawiam się, czy się z tym nie zgadzał, co mówi, czy co było powodem, bo widać było, że no, nie wiadomo o co chodzi, ale trochę sobie posprawdzałem, lubię tak sobie patrzeć czasami w internecie i ten Baku Crystal Hall, który faktycznie był zbudowany w Azerbejdżanie specjalnie na Eurovision Song Contest, 350 milionów. Nie 16 milionów złotych, tylko 350 milionów euro. No nie? Nie 16 milionów złotych. Zgodnie z tym, co mówi, czyli kilka kamienic w Warszawie było równowarte cholernie dużemu obiektowi na około 20 tysięcy ludzi. O, tak wyglądał. No nie. Ale o ile dobrze czytam w internetach, to obiekt kosztował dużo więcej, tak jak wam przedstawiłem, a prezydent czy też rząd przeznaczył 6 milionów manatów na budowę tego budynku. Gdzieś dzwonią, ale w którym kościele? Edyta Górniak rozmawia z prowadzącymi o swoim występie na Eurowizji w 1994 roku. Zawsze to robiłam, ale z tego miejsca, ponieważ dzisiaj jestem przewodniczącą jury, chciałabym bardzo podziękować Telewizji Polskiej za zaufanie, za to, że powierzyliście państwo mi wtedy tak odpowiedzialną rolę. Dziękuję. I zachodzi tu ciekawy mechanizm. Co czytam między słowami? Ona kreuje wyobrażenie, że to TVP pomogło jej zająć wysokie miejsce niespełna 30 lat temu. Ale zaznaczmy, delikatna zmiana, że to nie było to samo TVP, ok? To trzeba mocno oddzielić grubą kres. A kto mi się najbardziej podobał? Chcę, żebyście poznali też moje zdanie. Nie zależy mi na tym, kto będzie na Eurowizji, nigdy tego nie śledziłem i się tym nie interesowałem. Ale jeśli chodzi o utwór, który mi najbardziej zapadł w pamięć i poniekąd się podobał, to ten. I
I mówię to bez ironii. Co prawda do Liverpoolu bym nie wysłał. Ale co? Po pierwsze i co najważniejsze, body positive. Uważam, że jest to cały czas potrzebne w naszym świecie, czyli akceptacja siebie takim, jakim się jest. Ludzie nie powinni czuć się gorsi, bo mają celulit, roztępy, czy nadwagę, albo niedowagę. Jaki mają kolor skóry, orientację, czy ilość kasy. Ja mam z tyłu tutaj siwą plamę włosów i ludzie pytali mnie, czy ptak mi narobił. Dlatego gdy siedząc w autobusie czy kinie słyszałem śmiechy z tyłu, mój nastrój znacząco się obniżał, bo nie miałem do tego dystansu. A po drugie, melodia. Na minus część tekstu piosenki, bo mocno oklepany w stylu on mnie pragnie, one mnie nienawidzą, wiem czego chcesz. Skąd wiesz? A z mocnego, charakternego wystąpienia najbardziej Alicja Szemplińska. Pozdrawiam wszystkich finalistów, dajcie znać, czy oglądacie ten odcinek. No dobra, co z tą Blanką i jej zachowaniem? Żeby dowiedzieć się, czy Blanka kłamie, oszukuje, ukrywa prawdę, czy robi cokolwiek innego, co jest związane z zatajaniem informacji przed publicznością, musimy poruszyć ważną kwestię. Zaczniemy od grubego kalibru. I nie mówię tutaj o Blance, ale o jej zachowaniu. O, w tym momencie. Dam sobie wszystko. Chciałabym zrobić naprawdę ogromny, świetny show. Z tego miejsca bardzo bym chciała też podziękować Janowi. Opuściła wzrok w dół, kiedy mówiła, że chce podziękować Janowi. Doskonale. Słyszeliście nieraz, że unikanie kontaktu wzrokowego podczas wypowiedzi świadczy o kłamstwie, prawda? Myślę, że tym punktem wyjaśniłem Blankę, także kłamała. Buja! Jeśli ktoś z was teraz zrobił, kurwa wiedziałem, między słowami tylko utwierdził mnie w przekonaniu, to proszę usiąść i posłuchać o mechanizmach ludzkiej psychiki. Możliwe, że właśnie jesteśmy świadkami błędu Otella. Co on oznacza? Jeśli uznajecie osobę niewinną za winną, czyli kłamcę, to mógłby to być dobry przykład. Bo przecież jej unikanie kontaktu wzrokowego jako pojedynczy element niekoniecznie musi świadczyć o fałszerstwie. Może boi się, że jej zachowanie będzie odebrane jako fałszywe, dlatego właśnie takie zachowanie przejawia. Z góry przyjęte założenia mogą zniekształcać ocenę, a w konsekwencji możemy oskarżyć osobę niewinną. Ale dobrze, że my sobie tutaj tylko tak gadamy, nie? Ja zaraz kończę, jadę do fryzjera i za chwilę kontynuujemy. Lecimy dalej! Jawera, to jest moja fryzjerka. Ona miała na imię Vera i jak zapytałem ją, jak masz na imię, ona powiedziała, ja? Vera. I tak zostało Jawera, bo myślałem, bo jest z Ukrainy, myślałem, że jest takie imię jak Jawera, więc mówiłem do niej Jawera. Głupia sprawa. Przede wszystkim kanał w ostatnich latach funkcjonuje po to, żeby nauczyć was umiejętności interpersonalnych i lepszego czytania mowy ciała. Dostałem ostatnio bardzo ważny komentarz. Chwilę krytyki, nie wiem czy konstruktywnej. Twój kanał zapowiadał się rewelacyjnie. Początki może były mniej profesjonalne, ale jakoś więcej było tego czytania między słowami. Teraz twoje analizy wyglądają tak, że szczerze mówiąc ja mogłabym je zrobić. Proszę bardzo. A tak poważnie, dziękuję za tę wiadomość. Ten komentarz uświadomił mi, że są widzowie chcący materiał starego formatu. I mam nadzieję, że oto i on. Mam nadzieję, że ten sprosta waszym oczekiwaniom. Szybciutko wam wytłumaczę, jaka jest oficjalna wersja, jak cwanie wybierali osobę, która pojedzie na Eurowizję do Liverpoolu. Każdy z jurorów miał do dyspozycji następujące punkty 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, czyli odpowiadający wysokości zajętego miejsca. Czyli pierwsze miejsce 12 punktów, drugie 10 i tak dalej. Potem po zsumowaniu tych małych punktów od każdego z jurorów wymieniało się to na takie duże punkty, w zależności które miejsce ktoś zajął. Przedstawiam wam wyniki dużych punktów jurorów. Najwięcej jury zdobyła Blanka, potem Dudek, Felivers i Jan. Do tego trzeba doliczyć punktację z SMS-ów i ona jest podobnie liczona. Czyli za największą ilość głosów jest 12 punktów, za drugie 10 punktów i tak dalej. W tym wypadku Jan, który był faworytem publiczności, dostał pierwsze miejsce. Ale przez to, że oceniający dali mu dopiero czwarte miejsce, mówi o jurorach, to i tak po zsumowaniu głosów zajął drugie miejsce. Nie pojedzie do Liverpoolu. Jeden z problemów polega na tym, że nie wiadomo kto z jury jak głosował. Jest to odpowiedzialność zbiorcza, rozmyta, co budzi wątpliwości przez brak transparentności, która rzekomo występuje. Drugim problemem jest to, że nie wiadomo ile SMS-ów, ani jaki procent był na danego artystę. Mimo to organizatorzy i jurorzy są w stanie powiedzieć, że to jest spoko, to jest jasne. Warto pamiętać, że każdy SMS, jeden SMS może być na wagę złota. No chyba nie. Chcesz, żeby dany artysta pojechał na półfinał do Liverpoolu? Zagłosuj! 3, 2, 1! Polsko, głosuj teraz!
Nic to ci nie da. Wiesz dlaczego? Bo pojawia się trzeci problem. 4 dni przed preselekcjami został dopisany aneks do regulaminu, a jego punkty zostały naruszone. Choćby 1 milion Polaków zagłosowało na danego piosenkarza, ale jury składające się z 5 osób postawi na swojego, to ich głos możliwe, bardzo możliwe, że zmodyfikowany przez reżyserkę jest najważniejszy. 3 minuty i trzeba przekonać i komentatorów przede wszystkim, bo oni o tym opowiadają, o występie i oni mogą też przekonać tych, którzy oglądają telewizję. I to nie ja to wymyśliłem. Idę zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Stowarzyszenia Eurowizji, które wystosowały pismo, aby publiczna telewizja jako oficjalny organizator preselekcji wyjaśniło kilka spraw. Między innymi to, dlaczego nie zostały w dniu preselekcji opublikowane wyniki głosowania widzów. Wyglądało to po prostu tak. Miejsce 5 należy do Jana Majewskiego. Co jest naruszeniem kolejnych punktów regulaminu. W opisie filmu jest link, w którym możecie zobaczyć apel wystosowany do TVP. Jest też inny apel, podpisany przez 90 tysięcy widzów, żeby to Jan reprezentował Polskę. Zauważyli moi koledzy dzisiaj w tym gronie, także no zobaczymy. Na szczęście nie cała odpowiedzialność spoczywa na nas, tylko 50%. Oto nasze głosy. Nie ufałbym całkowicie tej osobie. Dlatego, że głosowanie SMS zostało już zakończone, o ile w ogóle były brane pod uwagę. To organizatorzy wydarzenia mogli dopasować głosy w reżyserce tak, aby wybrać najodpowiedniejszą dla siebie osobę. Koniec końców z perspektywy widza wyglądało to, że jurorzy sobie zagłosowali po cichu, z SMS-ów wyszło co wyszło, jurorzy mieli czas na wprowadzenie z organizatorami jakichś zmian na swoją korzyść i voilà. I Edyta przemawia to, co mówi jej ucho. Oto nasze głosy. Miejsce 10. Fajnie goni oczami po studiu. Miejsce 4. Jan z Gladiatorem. Jak słyszycie, publiczność raczej była oburzona, że jurorzy tak nisko umieścili Jana. Którzy konkretnie? Nie wiadomo. Zgodnie z regulaminem krajowych eliminacji, tu bije serce Europy, w przypadku remisu przeważają głosy jurorów. A teraz przypomnijmy sobie głosy polskiego jury. Tak, żeby tylko utwierdzić wszystkich w przekonaniu, że to jednak jury decyduje. A tak się zastanawiam, czy oni czytają z teleprompterów? Oczywiście, gratulujemy raz jeszcze. Eurowizja 2023 odbędzie się w Wielkiej Brytanii. Europejska Unia Nadawców zdecydowała przenieść konkurs i rozpocząć współpracę z BBC ze względu na trwającą wojnę na Ukrainie. A ja tylko dodam, że jak dotąd 37 krajów, w tym oczywiście Polska, zadeklarowały swój start w tegorocznej Eurowizji. Mocno przyspieszyła pod koniec, tak jakby w operatorce ktoś tak przysnął albo przekręcił taki przycisk od prędkości tego telepromptera. Słów, które pojawiają się na ekranie, za obiektywem, przed obiektywem, przepraszam. I ona tak... tu widzimy Blankę, która siedzi koło syna Edyty Górniak. Czy to coś oznacza? Może, ale po ich mowie ciała, tak jak tu patrzyłem w ten mały ekranik, nie widzę. Nie mówię, że nie ma, ale nie widzę. Miejsce 4. Jan z Gladiatorem. Zaskoczenie osoby za Edytą Górniak, jak i tego człowieka, że Jan zdobył 4. miejsce wśród jurorów, sprawia, że coś się tam musiało konkretnego odwalić. Takie moje zdanie. U niej na twarzy niedowierzanie, u niego zakłopotanie i może zażenowanie. Blanka z utworem Sola. Edyto, bardzo dziękujemy ci za te głosy, proszę państwa, jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć. Otóż na szczycie tabeli, jeśli chodzi o punktację naszego jury... Czy wiesz, że temu zaskoczeniu jeszcze się wstrzymam? Proszę państwa, Polskę reprezentować będzie... 3, 2, 1! Do tego momentu, zanim rozdziawiła usta, myślę, że tu zachowuje się dość naturalnie. Gdy słyszą ostateczne słowa, reagują w podobny sposób. Jan oblizuje usta, dotyka klatki, a Blanka w tym momencie przerzuca wzrokiem po sali. Moje zdanie. Właśnie ona będzie reprezentowała nasz kraj. Pewnie wam się to nie przyda, ale pewnie nie widzieliście. Tu chyba jakiś podkład z nóg, jakaś pasta albo brud z podłogi. Nie wiem, ale bardzo to widzę. Ogromne brawa. I to jest chyba ta chwila zaraz po podziękowaniach, że Blanka będzie mogła powiedzieć kilka słów, co czuje w tym pierwszym momencie. Proszę państwa, długo czeka... Ja mam wrażenie, że trochę nabrała kolorów, tak po boku, pod podkładem albo cieńszą warstwą. Tak jak oglądałem jej teledyski, tam co nawet dostawała zadyszki, to chyba nie była w takim odcieniu,
ale to może kwestia światła. Co do jej osoby, uważam, że wiele nie może powiedzieć. Może ma podpisaną umowę z wytwórnią Warner Music. Tam też jest jej główna piosenka solo. Możliwe, że podpisała jakieś niekorzystne papiery, które zakazują jej wypowiadania się publicznie w tych sprawach i nakazują milczenie. Z jej ekspresji twarzy, spojrzeń, zachowań czy wypowiedzi jej nie ufam za bardzo. Miałem do czynienia z takimi osobami, nawet gdy nic złego nie mówiły, to już człowiek jakoś się sugerował. Dla mnie wymarzonym scenariuszem co do tej całej sytuacji by było, gdyby zrobiła oświadczenie, nawet nie na live, ale przygotowane, i powiedziała, że jeśli faktycznie tyle Polaków chce, aby to Jan reprezentował Polskę, to ona z tego zrezygnuje i będzie kontynuować swoją karierę poza Eurowizją w tym roku. Najprawdopodobniej jednak tego nie zrobi, bo jest to spełnienie jej marzeń. Ja dostaję też dużo DM-ów i wiadomości z różnych innych krajów, z Litwy, z Ukrainy, z... To jest bardzo cenne przed majem. Tak, tak. I naprawdę jest to świetne uczucie, jest to spełnienie moich marzeń. To jest to, o czym ja marzyłam, pisząc moją pierwszą piosenkę. A ludzie tak łatwo marzeń nie odpuszczają. I dobrze z jednej strony, i z drugiej strony bardzo źle. Więc... Spodziewałaś się, że... Zauważyliście ten ruch ręką? Najczęściej zauważam go, gdy obserwowany jest zdenerwowany. Gdy człowiek stoi i coś go rozjuszy, to musi to rozchodzić. Ten gest jest odpowiednikiem, gdy ktoś siedzi. Ciekawie, bym powiedziała, bo jest i dobrze z jednej strony, i z drugiej strony bardzo źle. Od samego początku wywiadu Blanka bawi się pierścionkiem. Gdyby okoliczności były inne, na przykład randka w ciemno, Blanka by z kimś flirtowała i robiła takie ruchy, mógłbym odebrać to jako zalotne gesty, że ma na coś ochotę. Natomiast w tych okolicznościach takie zachowanie odbieram jako gest samoukojenia. A masz aż tak twardą, jak to się mówi, no, 4 litery? Myślę, że zobaczymy. To trzeba mieć taką skórę. Staram się być ostrożny i nie dopisywać czegoś, czego nie ma, ale w tym miejscu wygląda mi to na wstręt albo na pogardę, że ta sytuacja, w jakiej się znalazła, przyprawia ją o obrzydzenie. To jest konkurs. No ale mówiło się, że ty wiedziałaś o 15.30, że już przeszłaś te eliminacje. To fajnie, super, że ludzie sobie tak twierdzą. Tu jest taki numer, o ile dobrze rozumiem, że na stronie TVP ogłoszono po Eurowizji, że Blanka jest zwyciężczynią. Tyle, że dokładna data tego komunikatu wskazywała na 15.33. Prawdopodobnie, ale nie wiadomo, możliwe, że ktoś miał przygotowany draft na tą okazję i był on napisany o tej godzinie. A gdy został upubliczniony, to ta data została, mimo że było mniej więcej tam o 19 czy 20, to została ta 15.33. Ale wróćmy do filmu. Jaką mamy reakcję? Posłuchajcie. Kłamać można na różne sposoby, czyli intencjonalnie wprowadzać rozmówcę w błąd. Można to robić za pomocą fałszu werbalnego czy ukrywania. Nie wiemy, jaka jest ostateczna prawda, ale Blanka wydaje się, że nie chce powiedzieć i dopuszcza się ukrywania. Z niego łatwiej jest wybrnąć, bo werbalnie nic złego nie powiedziała, prawda? A gdyby już okłamała, powiedziała werbalnie, że coś było, a tego nie było, albo nie było, a było, no to już... trudno z tego się wybronić. To prawda, fajnie, super, to super, super, fajnie, że ludzie sobie tak twierdzą. Masz jakieś kontakty, jakieś plecy, o co chodzi? Ja nie wiem, o co chodzi. Kłamstwa są codziennie nowe. Tu ponownie jest zapytana, czy ma jakieś kontakty, może plecy, o co chodzi? Odpowiedziała tylko na to najbardziej nijakie pytanie. I to nie koniec. Czyli co, nie było pleców, nie zapłaciłeś nikomu, żeby wygrać? Jeszcze, wiesz, powinny być hasła pod tytułem przespała się z kimś. Ponownie jest zapytana o to, czy miała względy z osobami odpowiedzialnymi za wybór. Jaka odpowiedź? Uśmiech, kręcenie głową i patrzenie w dal. Brakuje tutaj szczerego, nic złego w temacie Eurowizji nie zrobiłam. Nie oszukałam Polaków. Nie wiedziałam do czasu ogłoszenia wyników, że wygram. Nie mam pleców. Tego tutaj zabrakło. Rozmawialiście sobie po wynikach? Tak, rozmawiałam. Tak naprawdę tylko udało mi się zamówić słowo z... Zamienić słowo, tak. To mnie ciekawi, bo Blanka czasami się myli, ale się nie poprawia. Czasami ją to dużo kosztuje. Tak jak w tym przykładzie. Jest mi po prostu coraz przykrej. To jest po prostu normalne. Dlatego, moi drodzy, każdy jest człowiekiem i może się mylić, a gdy się mylimy, to warto się przyznawać i to zauważać. Dużo pracy włożyłam w tę piosenkę. Bardzo dużo pracy włożyłam w tę piosenkę. W każdą moją piosenkę wkładam bardzo dużo pracy. Od pisania piosenki, tekstu, po jakieś zmiany czy w melodii, czy układanie, no wszystkiego tak naprawdę. Od choreografii, po Ale to po wszystko klip. Ty? Wszystko ty, czy ludzie, z którymi... Oczywiście przy pomocy. Wszystko, ale nic konkretnie. Umówmy się, że jako osoba nie decyduje, jak będzie brzmiała melodia, jakie będą kolejne dźwięki, wszystkie ruchy na scenie.
promocja piosenki i tak dalej. Jest wykonawcą. Faktycznie, tekst piosenki mogła w dużej mierze napisać, nie jest jakiś szczególny. Dlatego Odeta tak zareagowała. Ale to wszystko ty? Wszystko ty, czy ludzie, z którymi... Blanka jest jeszcze niedoświadczoną osobą w showbiznesie. Mówi, że robi wszystko, dlatego reakcja starszego rozmówcy jest taka, a nie inna, żeby pokazać, żeby nie przypisywała sobie tylu zasług. W szczególności, że nie wymieniła zbyt konkretnych przykładów. Ale potem oczywiście jeszcze i tak powstało, że to był kontrowersyjny wywiad Wonet Radio. Ja rozumiem, że trzeba zapytać o pewne rzeczy. Faktycznie jakieś takie insynuowanie albo takie tak zwane podjudzanie jakiegoś tematu w taki niefajny sposób nigdy nie jest miłe. Umówmy się, tym bardziej, że ja próbuję sobie poradzić z tą falą hejtu, potem jeszcze jak wywiadek dostanę jakieś takie naprawdę dziwne pytania i dziwne tematy. Nie wiem, czy ktoś w to wierzy, ale ja podejrzewam, że nie wiedziała zbyt wiele, a ją po prostu popchnęli. Pamiętajcie o tym, że nadal możecie zamówić kursy na mojej platformie internetowej. Duża dawka wiedzy, konkretne przykłady, ćwiczenia i test pomogą Wam w budowaniu relacji i lepszym komunikowaniu się. Link w opisie filmu i u góry. I wiecie co? Nie zależy mi na tym, kto wygra Eurowizję. Ale jeśli przez te naginania regulaminu, o których wspominam, Polska oplasuje się na podium, to hasło "nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy" będzie jak najbardziej aktualne. Taka to demokracja. Dzięki serdeczne, na razie.